No, tak jak to według kogo? A, bez cięć, tak? Nieprofesjonalnie. No nie wiem. Może teraz właśnie, może lepiej nie mówić, ale jednak ci profesjonaliści tak zwani, nie? To nie wiem, chyba ich jakby dementuje, tak? To się mówi. Dementuje ich, tak? Że są, że jakby udowadniam, że chyba, tak się wydaje. Mi się wydaje, że profesjonalizm polega na tym, że właśnie cięć jest mało, tak? A dlaczego mają tyle cięć? Dzięki temu pewnie sobie nałapię jeszcze więcej, powiedzmy, jakichś zbędnych komentarzy ze strony profesjonalistów, nie? I tak dalej. Może nawet nie muszą tego komentować ani nic, ale gdzieś tam w tych główkach, powiedzmy, jak to do nich dotrze, chociażby, chociaż wątpię, to i tak to nie będzie jakby w czynie tutaj, nie? Gdzieś tam nie pojawią się te komentarze, a raczej potencjalnie można też przyjąć, że gdzieś to tam u nich będzie odebrane jako coś niefajnego, tak? Bo powstaje pytanie, dlaczego, tak? Dlaczego oni nie są profesjonalni, nie? Bo mają cięcia? To już niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie, nie? A w ogóle to nie wiem, czy w ogóle dobrze to nagrywam i tak dalej, nie? Postanowiłem, że może coś nagram dla was. Tyle nie nagrywałem w ogóle. Co się zmieniło, jak się dużo rzeczy działo, to tego nie skuma nikt. Bo nawet by tego nie pojął. To musiałby przejść tą trasą całą i tak dalej, ale jednak postanowiłem, że coś chyba dla was nagram i jakbyście chcieli po prostu, żeby coś się w ogóle zaczęło dziać na tym kanale, bo ogólnie ja uważam, że ten kanał nie jest w sumie zły, ani jakiś tam zajebisty. Gdzieś tam, na ile warunki mi pozwalały, to tam coś się robiło. Na pewno by teraz to jakoś może, jeżeli by to doprowadziło do jakiegoś skutku, że można by było po prostu gdzieś w jakichś innych okolicznościach to robić. W ogóle to nie jest powiedziane, że ja to będę robił. Tak, dla jajsa to nagrywam teraz. Nigdy w życiu mi nie zależało na tym, żeby coś na tym osiągnąć i tak dalej. To jak coś to było takie mówione, że tam coś tam niby miało z tego wyjść, to tylko dla jaj, pod publiczkę, żeby było fajnie, kurde. Bo spiny dużo jest w tym internecie. Każdy tam w ogóle, nie wiem. Ja mam wrażenie, że ten profesjonalizm wcale nie jest profesjonalny i właśnie z tytułu tych cięć. Nie chcę z siebie robić jakiegoś, powiedzmy, zajebistego, kurde, youtubera albo montażysty czy coś, ale wydaje mi się, że dostrzegają mnie właśnie, że jestem właśnie dobry w tym, że nie muszę tych cięć robić i tak dalej, i dlatego jakby negują mnie z tego tytułu właśnie nawet widzowie, bo też podłapują od nich, że moje filmy są nieprofesjonalne. Ale dobra, każdy ma prawo do swojego zdania i tak dalej, więc jakbyście chcieli, żebym coś nagrywał, ale ja nie mówię od razu, że jak powiecie, że tak, że to się będzie działo, bo na pewno nie zacznę tego robić, jeżeli do tego nie będę miał warunków, czyli właśnie takie filmy, tak jak teraz, bo to jest z telefonu, z ręki. Najlepiej to by było porobić coś właśnie na stacjonarnym kompie i tak dalej, siedząc gdzieś na stałe i tak dalej. Ja jestem teraz wiecznie w podróży, ja jestem ciągle w innym miejscu, ciągle. Zmieniam miejsca, jeżdżę po Polsce, w różnych krajach jestem. To się w pale nie mieści, to się pozmieniało, także jeżeli byście może chcieli nawet z takich wypadów filmy jakieś czy coś, to napiszcie mi w komentarzu. Poodzywajcie się trochę, przypomnijcie sobie mnie, jak kiedyś było z nami, jak to wszystko wyglądało. Nie, większość, może nie większość, ale niektórzy znają moją historię, z czym miałem problemy, bo prywatnie też się rozmawiało. Chłopaki, ci młodsi widzowie, mimo wszystko, że jakby mieszkaliśmy w jednym miejscu i tak dalej,
to poza streamami też znali mnie prywatnie, także też dużo wiedzą i mam nadzieję, że też przymkną na niektóre rzeczy oko, bo zależy mi na tym i fajnie by było, jeżeli byście chcieli jakiekolwiek kiedyś filmy z mojej strony, bo żeby ten kanał się rozwijał czy coś, to napiszcie mi, dajcie mi znać, pomóżcie mi rozesłać to wszystko, nie? I tak dalej. Nie jest to dla mnie też takie, wiesz, bo to nie chodzi, że ja o coś proszę, nie? Ale naprawdę, jeżeli ktoś tego nie robił w życiu nigdy, nie? I miał jeszcze trudne warunki do tego, żeby to robić, a robił to, uwierzcie mi, to jest ciężkie, kurde, bo po prostu już nie chodzi o to, żeby narzekać, ale trzeba mieć łeb nie od parady, żeby siedzieć i ogarnąć to wszystko. Także pozdrawiam was wszystkich, kurde, serdecznie i narka.